zaszczyt przywitać Was na naszej uroczystości wspólnej indyjsko-polskiej. I teraz chciałbym przywitać po kolei Poczty Sztandarowe, Poczet Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Poczet Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków, Proporzec Koła Związku Sybiraków Ochota, Sztandar Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja, Sztandar Zespołu Szkół imienia Stanisława Wysockiego Kolejówki. Chciałbym bardzo serdecznie powitać Jej Ekscelencję Panią Monikę Kapil-Mota, ambasadora Indii w Polsce. Wśród osób jej towarzyszących pierwszego sekretarza ambasady, pana Mina. Witam bardzo ciepło pana doktora Andrzeja Kunerta, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, w pewnym sensie, w materialnym sensie sprawcę tego naszego dzisiejszego spotkania. Witam pana Andrzeja Hendlińskiego, prezesa Koła Polaków z Indii z lat 1942-48. Witam panią Annę Janiszewską-Nietubyć, dyrektora Departamentu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam przedstawicieli Centrum Studiów Polska-Azja. Witam pana Mieczysława Pogodzińskiego, prezesa Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków, i panią Marię Markiewicz, prezesa Związku Sybiraków Koła Warszawa Ochota. Witam przedstawicieli dzielnicy, a więc radnych dzielnicy, Rady Dzielnicy Warszawa Ochota, członków zarządu. Witam przedstawicieli dzielnicowego koła Związku Kombatantów, opiekunów miejsc pamięci. Witam przedstawicieli placówek kultury i oświaty. Szczególnie ciepło witam panią dyrektor, nauczycieli i młodzież z pierwszego zespołu szkół społecznych, który to zespół nosi, a jakże, imię dobrego Maharadży. Witam przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, ten skromny pomnik, choć dobrego autorstwa Marka Moderow, to współczesny kawałek historii, historii niezwykłej, historii słabo znanej, w której są i dramatyczne losy Sybiraków, w ogóle Polaków, którzy dostali unikalną szansę wyjścia z lodowego piekła Syberii i nie tylko. I to jest wreszcie historia dobrego Maharadży, dobrego człowieka, Jam Sahib Dijwingai Singhji, który przez długi czas stworzył u siebie, na swój koszt w większości, a warunki do życia, przeżycia i rozwoju dla setek, a w sumie kilku tysięcy polskich dzieci, które z powodów oczywistych wtedy nie miały się gdzie podziać. A Maharadża był dyplomatą, znał Polaków i później, kiedy już to wszystko szczęśliwie się dla większości skończyło, jest taki przekaz. Borysław Sikorski zapytał Maharadżę, co by chciał za to, co zrobił dobrego. Odpowiedział: nic, może kiedyś w Warszawie jakaś ulica. No i od 2 lat ten piękny skwer nosi jego imię. Dziękuję Państwu. Ekscelencjo Pani Ambasador, Szanowni Państwo,
Druga wojna światowa rozpoczęła się w 1939 roku podwójną agresją nazistowskiej Rzeszy Niemieckiej 1 września i stalinowskiego Związku Sowieckiego 17 września. Podpisany w Moskwie 28 września przez obu agresorów niemiecko-sowiecki układ o przyjaźni i granicy stanowił faktycznie akt niemiecko-sowieckiego czwartego rozbioru Polski. Kiedy w 1941 roku zaatakowany przez Niemcy Związek Sowiecki znalazł się w gronie państw koalicji, z obozów jenieckich, z łagrów i z więzień wyszło na wolność niemal 400 tysięcy Polaków. Przez dwa minione lata ich trudny, często tragiczny los wyznaczały ciężkie warunki bytowania. Praca przymusowa ponad siły, niedożywienie, wycieńczenie, liczne choroby, a witaminoza. W 1942 roku wraz z 77 tysiącami żołnierzy tułaczej armii generała Andersa, utworzonej z uwolnionych jeńców, więźniów i zesłańców, opuściło nieludzką ziemię także 44 tysiące cywilnych polskich uchodźców, wśród których znajdowało się 13,5 tysiąca małych dzieci, najciężej doświadczonych w czasie pobytu w Związku Sowieckim. A przecież to ich los i bez tych przeżyć był najsmutniejszy. Większość stanowiły bowiem sieroty i półsieroty. To właśnie 94 tych dzieci stanowiło pierwszy transport polskich uchodźców ewakuowanych ze Związku Sowieckiego do Iranu, który przekroczył granicę już 12 marca 1942 roku. 12 dni przed rozpoczęciem ewakuacji żołnierzy. Ten pierwszy transport dzieci wyprowadziła ze Związku Sowieckiego ekipa Polskiego Czerwonego Krzyża, która przybyła tutaj z Bombaju. Wśród opiekunów tego pierwszego transportu znajdowała się Hanka Ordonówna, nazywana pieśniarką Warszawy, uwielbiana nie tylko przez warszawiaków, która po wojnie w 1948 roku w Bejrucie wydała wspomnienia pod tytułem Tułacze dzieci. A wojenna epopea polskich tułaczych dzieci objęła jeszcze więcej kontynentów niż szlak żołnierzy tułaczej armii generała Andersa z Europy przez Azję i Afrykę z powrotem do Europy. Dzieci trafiły bowiem z Iranu, Isfahan, gdzie zgromadzono ich najwięcej, nazwano miastem polskich dzieci, z Iranu do Indii, Kenii, Ugandy, Tanganiki, Rodezji Północnej, Rodezji Południowej, Unii Południowej Afryki, Nowej Zelandii, Meksyku i Wielkiej Brytanii. Pierwszym krajem poza Iranem, gdzie pojawiły się polskie dzieci, były Indie. Już w lipcu 1942 roku utworzone tam zostało dla nich specjalne osiedle. W Balahadi koło Jamnagaru, liczącej 100 tysięcy mieszkańców, stolicy księstwa Navanagaru. Był to pomysł Maharadży Jam Sahiba Digvijay Singhji, kanclerza Izby Książąt Indyjskich, który pierwszy zaoferował pomoc. Przyjęcie 500 dzieci w utworzonym dla nich osiedlu, a następnie nakłonił dalszych 25 maharadżów do świadczenia pomocy finansowej na utrzymanie polskich dzieci. A witając te dzieci, dobry maharadża mówił: nie uważajcie się za sieroty. Jesteście teraz Navanaganaryjczykami, a ja jestem Bapu, ojciec wszystkich mieszkańców Navanagaru, w tym również i wasz. Te słowa pojawiły się na naszym pomniku. Osiedle w Balahadi, nazywane Miasteczkiem Polskich Dzieci, działało do listopada 1946 roku. Przewinęło się przez nie łącznie około 1000 dzieci. Komendantem i kapelanem osiedla do końca jego istnienia był ksiądz Franciszek Pluta, wcześniej kapelan wojskowy w armii generała Andersa, który później osiadł w Kanadzie i zmarł w 1990 roku w Toronto. Największe osiedle w Indiach dla 5000 polskich dzieci powstało w Waliwade, obecnie przedmieście Gandhinagar w Kolhapur. Uruchomione w czerwcu 1943 roku, między innymi również dzięki staraniom maharadży Jama Sahiba, działało do marca 1948. Dobry maharadża wspominał w 1942 roku w wywiadzie dla tygodnika Polska
wydawanego przez ambasadę Rzeczpospolitej Związku Sowieckiego. Przyjaźń mojego ojca z Paderewskim przyczyniła się w znacznej mierze do zainteresowania, jakie zbudziło się we mnie dla Polski. Teraz, gdy kraj wasz tak strasznie cierpi, gdy naród polski walczy tak bohatersko, staram się uczynić wszystko, co mogę dla uratowania dzieci, które po straszliwych przejściach muszą nabrać zdrowia i tężyzny, aby w przyszłości sprostać zadaniom, jakie oczekują je w wolnej, wyzwolonej Polsce. W maju 1945 roku oboje, Maharadża i jego żona, zostali rodzicami chrzestnymi sztandaru polskiego chówca harcerskiego. Maharadża powiedział wówczas: jest to dla mnie i dla mojej żony wielki zaszczyt, że zostaliśmy rodzicami chrzestnymi polskiego sztandaru. Niechaj srebrne gwoździe, które wbijamy w drzewce flagi, będą gwoździami wbitymi w trumnę wrogów wolności i waszych domów. Zawsze pozostanę wierny i lojalny wobec Polski i zawsze będę sympatyzował z przyszłością waszego kraju. Jestem pewny, że Polska będzie wolna, że wrócicie do waszych szczęśliwych domów, do kraju wolnego od ucisku. Duch Polski, znany w całym świecie, jak długo pozostanie takim, jakim jest teraz, wywalczy wolność swojego kraju. Ochraniajcie ten sztandar nawet własnym życiem. W historii Jamnagaru dzisiejsze wydarzenie pozostanie zawsze jako jedno z najpiękniejszych, które kiedykolwiek miały tu miejsce. Niech was Bóg błogosławi i pozwoli wrócić do wolnej i szczęśliwej Polski. W polskich wydawnictwach drukowanych w Indiach w czasie tamtej wojny cytowano słowa premiera i naczelnego wodza generała Sikorskiego: pamiętaj, że na obczyźnie każdy Polak uchodźca jest ambasadorem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Polskie tułacze dzieci były godnymi tego miana, choć przecież małymi ambasadorami. I co równie ważne, stały się następnie we wszystkich kolejnych krajach zamieszkania na kilku kontynentach także ochotniczymi ambasadorami Indii, roznoszącymi po całym niemal świecie wdzięczność za gościnność, jakiej doświadczyły w tym kraju. Ta wdzięczna pamięć objawiła się w wolnej, suwerennej Polsce kilkoma już upamiętnieniami dobrego Maharadży, który zmarł w 1966 roku w Bombaju. Słusznie nazywany w Polsce dobrym Maharadżą. Od 1999 roku jego imię nosi Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska w Warszawie. W grudniu 2011 Maharadża został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Zaś w maju 2012 roku decyzją Rady Warszawy został patronem skweru Zieleńca na Ochocie. A skwer i pomnik, który dziś odsłaniamy, znajduje się przy ulicy Opaczewskiej. To przed barykadą na tej ulicy na najsilniejszy opór natknęły się we wrześniu 1939 roku czołgi niemieckiej 4. Dywizji Pancernej w pierwszym szturmie na Ochotę. Wrześniowe walki upamiętnia znany pomnik Barykada Września i znany wiersz Jana Janiczka Ulica Opaczewska. To w tym wierszu pojawiły się dumne słowa: ja jestem zła ulica, lecz choć głód doskwiera, nie wpuszczę cię do miasta, gwałcicielu krwawy, ja, pani Opaczewska, bronię dziś Warszawy. A pamiętając o innym fragmencie tego utworu: ja jestem zła ulica, lecz kocham swe dzieci, których mi co dzień więcej na łonie umiera, gdy kamienic gromnica przy tym jasno świeci, mamy prawo powiedzieć, że dobrze się stało, iż pani Opaczewska pamięta i wyraża wdzięczność tym, którzy w czasie tamtej wojny w dalekim świecie otaczali opieką polskie tułacze dzieci. Na pomniku wdzięczności Polaków dla narodu indyjskiego, przy którym, który stoi w Kolhapur, możemy przeczytać: rozproszeni po świecie zachowaliśmy Indię w naszych sercach i wdzięcznej pamięci. W imieniu Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa,
którą mam zaszczyt i honor kierować. Chciałbym powiedzieć na zakończenie, że czujemy głęboką satysfakcję, iż pomnik dobrego Maharadży w Warszawie, którego wybudowanie miałem okazję zapowiedzieć przy tamtym pomniku w Kolhapur w Indiach w marcu bieżącego roku, stał się faktem, a nasza tu dzisiaj wszystkich obecność jest kolejnym wyrazem polskiej wdzięcznej pamięci. Ta wdzięczna nasza pamięć obejmuje także osobę pierwszego inicjatora wybudowania tego pomnika, pana Krzysztofa Iwanko z Centrum Studiów Polska Azja. Udzielił schronienia. 8 grudnia minie 72 lata, jak mnie, 7-letnie dziecko, losy wojny rzuciły do dalekich Indii. Mój los tułaczy zaczął się od pamiętnej daty 10 lutego 1940 rok, gdy Związek Sowiecki napada na Polskę i po zajęciu wschodnich terenów Polski rozpoczął masową deportację Polaków na Sybir. Moją rodzinę wywieziono i osiedlono koło Archangelska. Przebywaliśmy tam prawie 3 lata. Losy nasze zmieniły się po zawarciu umowy Majski-Sikorski i amnestii Polaków. Umożliwiło to ojcu wstąpienie do formującej się armii generała Andersa. Z mroźnej Syberii ruszyliśmy w dalszą tułaczkę i w maju 1942 roku z mamą, siostrą i dwoma młodszymi braćmi znaleźliśmy się w Uzbekistanie w miejscowości Kerminę. Tam umiera mama i najmłodszy brat. Dostajemy się do sierocińca w Aszchabadzie, a następnie do Meszhedu w Iranie i dalej do Indii. 8 grudnia 1942 roku wraz z siostrą i bratem znalazłem się w Polish Children Camp Balachady, Jamnagar, Indie. Gościny i schronienia udzielił Maharadża księstwa Navanagar, Jam Saheb. Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem wybudowano osiedle dla dzieci polskich. Przez obóz przewinęło się około 1000 sierot, których rodzice zmarli na Syberii. Z tego 1000 w dzisiejszej uroczystości bierze udział 4 osoby. Pan kolega Wiesław Stypuła, Wiesiek, pokaż. Inicjator wielu przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem naszego pobytu w Indiach. Autor 2 książek i współautor 2 albumów. Jadzia Tomaszek, pokaż się, Jadziu. Romek Gutowski, pokaż się. I ja, Zbigniew Bartosz. Mamy swoje stowarzyszenie, Koło Polaków z Indii z lat 1942-48, którego prezesem jest Andrzej Hendyński. Pokaż się, Andrzej. Z tym, że on pochodzi z obozu Waliwade Kolhapur. Maharadża Jam Saheb był nadzwyczaj opiekuńczy i serdeczny w stosunku do dzieci. Po przyjeździe każdej nowej grupy wizytował nasze osiedle, sprawdzał zakwaterowanie, interesował się życiem kulturalno-oświatowym i sportowym, a w szczególności interesował się stanem zdrowia dzieci. Często zapraszał nas do swego pałacu w Jamnagarze. W osiedlu Balachady życie było zorganizowane na wzór wojskowy. Dzień zaczynał się od pobudki, gimnastyki, apelu porannego i podniesienia flagi polskiej. A kończył się apelem wieczornym
i opuszczeniem flagi państwowej. W 1946 roku obóz został rozwiązany, a dzieci przeniesiono do osiedla polskiego Waliwade Kolhapur w Indiach. Maharaja Jam Saheb to nasz Maharaja, nasz dobrodziej, który w swoim księstwie w trudnym